Dzień dobry, nazywam się Magdalena Sawicka, a to jest serwis kulturalny Polskiego Radia Chopin. Już jutro o 9:00 zapraszamy Państwa do wysłuchania pierwszego odcinka naszego najnowszego pasma Warszawa czasów Chopina. A o samym programie opowie autor, młody kompozytor i doktorant Wydziału Kompozycji i Teorii Muzyki Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, Marcin Jachim. Drodzy słuchacze Polskiego Radia Chopin, ja nazywam się Marcin Jachim i mam ogromną przyjemność zaprosić Państwa na nowy cykl audycji Warszawa czasów Chopina. Podczas naszych wtorkowych i czwartkowych spotkań o godzinie 9 rano będziemy przysłuchiwać się utworom, które rozbrzmiewały na warszawskich scenach właśnie w młodości Fryderyka Chopina, ale nie tylko, bo także trochę wcześniej i trochę później, po tym jak już wyjechał z Polski. Posłuchamy utworów takich kompozytorów jak Luigi Cherubini, Giacchino Rossini, Ludwig van Beethoven czy Wolfgang Amadeusz Mozart. Nie zabraknie również oczywiście utworów Fryderyka Chopina, które miały swoje prawykonania w ówczesnej Warszawie. Zapraszam serdecznie każdy wtorek i czwartek o godzinie 9 rano. W piątek o 9 zapraszamy na 9 odcinek audycji Paderewski i Chopin, pokrewieństwa nie tylko z wyboru Moniki Mandał. Tym razem program poświęcony wybitnemu pianiście, kompozytorowi i politykowi wypełnią między innymi koncert fortepianowy A-moll op. 17 Paderewskiego w wykonaniu Barbary Hesse-Bukowskiej z Towarzyszeniem Wielkiej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach pod kierownictwem Jana Kręca oraz koncert fortepianowy E-moll op. 11 patrona naszej anteny w interpretacji Maurycego Rosenthala i Orkiestry Symfonicznej Państwowej Opery Berlińskiej pod dyrekcją Friedera Weizmana. A teraz sobota i godzina 10. W najbliższej audycji Chopin Konteksty, kontrasty, konfrontacje Maciej Grzybowski porówna dwie skrajnie różne wyrazowo interpretacje sonaty H-moll Chopina. Usłyszymy wykonania Wilhelma Kempfa i Alexisa Weisenberga. Autor Wals Caprice, których posłuchamy w najbliższym programie Metafizyka Chopinowska, Gabriel Fauré, napisał kilka nietuzinkowych utworów na fortepian na cztery ręce. Jednym z najbardziej znanych jest Suita Doli, cykl sześciu krótkich programowych utworów dedykowanych córeczce kochanki kompozytora Emi Bardac. Suita rozpoczynająca się kołysanką, a zakończona żywym hiszpańskim tańcem, powstawała przez długi czas, znacząc kolejne urodziny i inne ważne okazje w życiu małej Doli. Program dr Kamili Stępień-Kutery rozpocznie się w sobotę o 14:00. W romantycznych Weberianach, czyli antenowych powrotach Jana Webera, przeniesiemy się do Katowic. Wsłuchamy się tym razem w już nie studyjne, a publiczne wykonanie koncertu D-moll op. 15 Brahmsa. Był to jeden z ulubionych utworów Witolda Małcużyńskiego, którego interpretację z czerwca 1968 roku usłyszymy już w najbliższą niedzielę po 21:00. Jan Weber zdradzi również, jakim utworem pianista podbijał serca słuchaczy z całego świata. Od mieszkańców Ameryki Południowej, przez Stany Zjednoczone, kraje Europy Zachodniej, aż po Polskę. Na program zaprasza Marta Jankowska. A tuż po romantycznych Weberianach o 22:00 w programie z Archiwum Polskiego Radia Dariusza Marciniszyna posłuchamy najciekawszych nagrań Jerzego Godziszewskiego, Andrzeja Wąsowskiego, Ryszarda Baxta i Barbary Hesse-Bukowskiej. I na koniec, jak zwykle przypominam, że Polskiego Radia Chopin mogą Państwo słuchać poprzez odbiorniki DAB+, aplikację Polskiego Radia i na chopin.polskieradio.pl.